Wojewódzka. Dzisiaj zapraszam Was na nowy film. Tym razem, tak jak pewnie po miniaturce widzicie, mamy film ciuchowy. Tym razem ciuchy z Tono. Jest mega dużo nowości. Jak wybierałam tą ze strony Tono, to powiem Wam szczerze, że po prostu oczy mi się tak świeciło. Oni mają tyle pięknych rzeczy, które są tak mega kolorowe. Tak kolorowe jak to na przykład, albo to, co mam w tym momencie na sobie. Naprawdę, jeżeli ktoś szuka fajnych, wakacyjnych ciuchów, to myślę, że ten filmik może być dla niego, więc jeżeli Was interesuje temat, to oczywiście zostańcie ze mną i oglądajcie do końca. Dobra, więc zaczynamy szybciutko, bo tych rzeczy jest, no, troszeczkę. Mamy strój sportowy, mamy dużo bluzek, więc tak, będzie kolorowo. Pierwszą bluzkę mam już na sobie, tak jak pewnie o tym wiecie, ale jeszcze zanim o tym, tutaj na dole gdzieś Wam się wyświetli mój Instagram. Zapraszam Was serdecznie, ponieważ tam co jakiś czas zadaję fajne konkursy, więc można wygrać fajne rzeczy. Więc lajkujcie, subskrybujcie. Nie wiem, co tam się robi na Instagramie tak właściwie. Po prostu musicie lubić mój profil, żeby brać udział w tych rozdaniach, więc to myślę jest najważniejsze. Oczywiście zerknijcie na linki, tam będą wszystkie informacje względem ubrań, które tutaj Wam w tym momencie pokażę. I powiem Wam od razu o kolczykach, bo zaraz będą pytania. To są kolczyki przywiezione z Meksyku. Nie ma do nich linka, więc sorry, ale dużo z Was często pytało po prostu o moje kolczyki i chcecie linka do nich, więc niestety, ale do tych nie dostaniecie. Wracamy do rzeczy. Po pierwsze mamy pięknie różowe ciuchy. Ja uwielbiam, kiedy to jest po prostu taka, wiecie, mocna magenta. I tutaj właśnie mamy taką bluzeczkę. To jest zwykły t-shirt, ale ten t-shirt bardzo ładnie się układa. Po pierwsze, mamy krótkie rękawki, które są mega szerokie, więc jeżeli ktoś ma większe ramiona, bez problemu się tutaj zmieści. Jest oczywiście całkiem duży, znaczy może nie jakiś ogromny, ale całkiem duży dekolt w serek. Mamy bluzeczkę, która sięga mi dosłownie do bioder, ale na końcach jest jakby troszeczkę dłuższa, więc ona bardzo fajnie się układa. Z tyłu oczywiście identyczne zachowanie tego dekoltu jak z przodu. To jest bawełenka, jest przemiła dotyku, bardzo ładnie się prasuje. Do tego powiem Wam, że wygląda bardzo fajnie. Podoba mi się to, że ona ma jednak tutaj dłuższe te boczki, bo to jakby tak ładnie, nie wiem, ładnie się po prostu układa na tej sylwetce. Naprawdę to jest bluzka, którą katuję non-stop, jeżeli chodzi o mnie i muszę sobie chyba dobrać inne kolory z tych bluzek, bo no powiem Wam tak, jeżeli jest wygodna, jeżeli jest ładna, jeżeli ma dobry dekolt właśnie na takie gorące dni, ma krótki rękawek i do tego jest jeszcze materiał oddychający, to czego chcieć więcej, prawda? A poza tym, nie wiem dlaczego, ale tak jak widzicie, przy jednej i przy drugiej bluzce ten kolor, jakby to powiedzieć, całkiem dobrze do mnie pasuje. Może inaczej, dobrze się w nim czuję. Więc jeżeli się w czymś dobrze czuję, oznacza to, że po prostu będę to nosić, więc dlatego ta bluzeczka jest w ciągłym użytku. Ale to nie są jedyne kolorowe rzeczy, jakie mam, bo mam dwie bluzki, jedną różową, jedną zieloną, którą już wam przed chwileczką tutaj pokazywałam, które wiszą, które są troszkę inne, bardziej eleganckie, ale mogą również, że tak powiem, możecie je ubrać do zwykłych jeansów. Więc to, więc ja się przebiorę i zaraz Wam pokażę dokładnie, o co mi chodzi. Ja już mam drugą bluzeczkę na sobie, tak jak widzicie, tutaj już jest troszeczkę mniejszy dekolt. Nie wiedziałam, który kolor ubrać, więc ubiorę oba, żebyście zobaczyli, jak w obu po prostu kolorach wyglądam. I teraz tak, ta bluzeczka, którą tutaj mamy, ona już jest z bardziej śliskiego materiału, jest taka bardziej troszeczkę elegancka. Również ma krótki rękawek, tutaj ramiona są idealnie dopasowane do mnie. Mamy troszeczkę mniejszy, tak jak powiedziałam, dekolt. Jest totalnie prosta, więc tutaj nie ma żadnych dłuższych boków i tym podobnych rzeczy. Natomiast jej urok jest tutaj. Mamy tutaj po prostu takie dwa piękne kawałki materiału, które możemy zawiązać albo na kokardkę, albo możemy na przykład po prostu je związać i puścić. Ja uwielbiam tą kokardkę. Ta kokardka wygląda cudnie. Do tego kolor tej bluzki. Zobaczcie, jaki on jest żywy. Jaki on jest ładny. To jest takie, wiecie, good vibes typowe. Ja uwielbiam takie kolory w lato, bo uważam, że w zimie okej, no chodzimy w szarościach i czarnych i białych ciuchach. Może nie białych, ale wiecie, o co mi chodzi, w czarnych i w szarych. Więc w lato musimy właśnie ubierać białe, kolorowe, różowe, zielone. Takie, które po prostu dobrze Was nastrajają. Bo to jest okres, kiedy możemy i powinniśmy.
Więc dla mnie taki róż po prostu jest the best. A teraz przebiorę Wam się i pokażę, jak wygląda w tym zielonym, bo osobiście, to jest tylko moje zdanie oczywiście, uważam, że również mi ładnie w tym zielonym. Wiem, że to jest bardzo takie wow, dobra jest, nie ma bata, ale no muszę przyznać, że to mnie zaskoczyło. Bo myślałam, że te bluzki będą takie, no okej, dobra. A tutaj mogę ją założyć na wyjście z dziewczynami, do pracy i wyglądam ładnie. I one fajnie wyglądają do wszystkiego, do białych spodni, do jeansów, krótkich, długich, do spódnic. Co tylko chcecie, więc... Dobra, przebieram się szybciutko i zaraz Wam pokażę, jak wyglądam w zielonej. Kamera Wam to odda, natomiast ten kolor wygląda na taki troszeczkę miętowy, na podglądzie przynajmniej tutaj, jak sobie patrzę. Ale to jest takie żywe jabłko. Bluzka jest identycznego kroju, ma tutaj oczywiście krótkie rękawki, mamy prostą bluzeczkę i z tyłu mamy oczywiście tą kokardkę tutaj, którą możemy sobie zawiązać. Powiem Wam tak, na początku trochę mi przeszkadzało, że ta kokardka ma taki duży supełek, bo ona jest, wtedy jest trochę ciężka, ale po jednym dniu spokojnie się do tego przyzwyczaiłam i myślę, że te bluzeczki to są takie bluzeczki właśnie ładne, typowe, które możecie zabrać na przykład właśnie do pracy. Podoba mi się to, że jest ich długość idealna po prostu dla mnie. Oczywiście można by było te jakieś emblematy dorzucić, ale powiem Wam szczerze, że mi ta tutaj z tyłu kokardka wystarczy. Ja lubię proste, ładne ciuchy, takie wiecie, bez jakiegoś wielkiego naciapania na nich. I przyznam szczerze, że te kolory przemawiają do mnie najzwyczajniej, więc dlatego może tak bardzo mi się podobają. Ale co ja tutaj mam jeszcze? Coś mi się porobiło z fryzurą. Co ja mam tutaj jeszcze? Mam jeszcze białą bluzkę, która może nie jest idealna dla mnie, ale też jest bardzo ładna, więc ja przebieram się w tą bluzeczkę i później przejdziemy do fioletu. Tak, do fioletu. Biała bluzeczka już na mnie, to jest typowa, zwykła, bardzo prosta, ażurkowa bluzeczka. Natomiast powiem Wam tak, czasami, oczywiście uprzedzę pytania, tak mam czarny biustonosz pod tym. A jak? Trochę jest pogięta niestety, wybaczcie. Ale powiem Wam tak, że pomimo tego, że to jest zwykła biała bluzka, to wygląda całkiem spoko. Jeżeli chcecie ją na przykład założyć do jakichś białych sandałków, właśnie do takich jeansów, gdzie macie kontrast pomiędzy jednym a drugim, to będzie się świetnie układała, znaczy będzie się świetnie sprawdzała. Ta bluzeczka akurat u mnie układa się całkiem fajnie. Nie czuję, żebym tutaj gdzieś była mocno spięta, chociaż leciutko, jak staram się podnieść tak ręce, to już widzicie, już mi się tutaj podnosi. Natomiast poza tym nie czuję, że tak powiem, złych wibracji. Ma całkiem fajny dekolt, też nieduży, ale taki, gdzie jak się nachylicie, to po prostu nic Wam nie wyleci. Do tego mamy rękawki. Ta co prawda już jest zamówiona przez moją mamę. Bo powiedziała, że ona chce taką ażurkową, więc ja niestety, ale chyba będę musiała po prostu sobie ją taką zakupić. Natomiast powiem Wam tak, białe ciuchy mają to coś. Naprawdę, białe ciuchy w połączeniu z jeansem, to jest mój taki, wiecie, must have, jeżeli chodzi o lato. I powiem Wam szczerze, że naprawdę. Oprócz tego, że ona jest zwykła, taka tylko i wyłącznie ażurkowa, czyli mamy taki wzór, wiecie, w... kwiatuszki, a do tego mamy tutaj oczywiście dziurki, to mi to wystarcza. Naprawdę, czasami jest lepiej założyć mniej niż więcej i ja się tego będę po prostu trzymać. Zeszka, którą mam teraz na sobie, to jest bestseller. Dokładnie. Tak pisało na stronie i jestem w stanie im w to uwierzyć. Mamy fioletową. Piękną, prostą bluzeczkę. Jestem trochę za gruba do niej, ale może schudnę, może wreszcie mi się uda. Mamy bardzo ładną bluzeczkę z takim przepięknym misiem, który wygląda po prostu cudnie. Do tego mamy rękawki. One nie są jakoś mega szerokie, więc niestety, ale musi tutaj uważać. Jest dekolt taki właśnie idealny, czyli w serek nie jest za duży, nie jest za mały. I ta bluzeczka jest krótka. Natomiast z tą długością mi ona nie przeszkadza. Tutaj musiałam trochę brzuszek zgubić, bo niestety po kwarantannie, ale mi został. Więc powiem Wam tak, jak troszeczkę to co popracuję, to myślę, że będzie sztosik. A kolorki są przepiękne, ten... On Wam w ogóle nie oddaje tego fioletu. To jest taki liliowy kolor. Musicie zobaczyć na zdjęciach, natomiast widzę, że tutaj w tym podglądzie, chyba że na każdego będzie inaczej na komputerze wyglądało,
że on po prostu tego nie oddaje, ale jest przepiękny, naprawdę. Wiem, że one są chyba jeszcze białe i lekko różowe, takie wiecie, delikatne. Musicie zerknąć, natomiast powiem Wam, że ten misiek robi robotę. Naprawdę on robi robotę, jest przecudny, naprawdę fajnie się układa i ładnie wygląda ta bluzeczka, więc ona mi się też bardzo podoba. Ale niestety ona będzie na te dni, kiedy zgubię oponkę, a to już będzie niedługo, zobaczycie sami. Także tak, dobra, przebieram się teraz w strój sportowy, a później mamy jedną tunikę, którą bardzo chciałam wypróbować z Toną, bo już ją widziałam dawno, dawno temu na ich stronie. I właśnie przyszła na to pora, więc śmigam. Zmieni się w sportowe ciuchy. Dobra, jeżeli jesteśmy już przy bestsellerach Tono, to również jest ten oto strój. To jest strój sportowy. Mamy tutaj bluzę i typowe leginsy. Bluza jest w kształcie takiego nietuperza, żebyście widzieli po prostu, ile tutaj jest miejsca. I to nie jest tak, że ja wziąłam rozmiar za duży. Ja wziąłam rozmiar taki dla siebie, natomiast ona ma być taka. To jest bluza, która jest krótsza, bo ona jest tylko i wyłącznie, powiedzmy tak, do początku mojego brzuszka. Natomiast to jest tak wygodny strój sportowy, tak ładnie się układający. Podobają mi się te rękawy, które tutaj są troszeczkę inaczej odszyte, tak jak widzicie. I macie tutaj normalnie rękaw, które możecie sobie podwinąć na takie 3/4. Do tego jest oczywiście kaptur. Kaptur wcale nie jest taki mały, bo możemy zrobić tak. Więc jeżeli ktoś bardzo lubi duże kaptury, to myślę, że będzie to dla niego idealne. Natomiast powiem Wam tak. Na początku mówię, kurczę, ta bluza jest trochę krótka, wolałam trochę dłuższą, tutaj za pupę, żeby była. Ale powiem Wam szczerze, że te spodnie tak ładnie się układają. Nie wiem, czy wy je w ogóle widzicie w całości. Są takie zwykłe czarne leginsy. Te spodnie tak ładnie się układają, że naprawdę ten strój bardzo mi się podoba. I on jest jeszcze w kilku kolorach, więc... Tak jak kiedyś zamówiłam z Toną bluzę taką z wycięciami, to jest bardzo podobny koncept. No wygląda to mega i powiem Wam szczerze, nie czuję się jak jakiś ogromny plus size, tylko po prostu dobrze się w tym czuję. A to jest chyba najważniejsze, bo to co Wam zawsze mówię, że musimy czuć się dobrze w tym co nosimy. Wtedy to ma ręce i nogi. W tamtych leginsach to pokażę Wam też dwie czarne bluzki, które mam również z Toną. Po pierwsze, takiż oto piękny motyw. To jest sennik, czyli ten Dreamcatcher, o ile się nie mylę, nie pamiętam polskiej nazwy, ale wiecie o co mi chodzi, mam takie kolczyki, zresztą dużo z Was o nie pyta. To jest typowy t-shirt, zwykły t-shirt, który również bardzo fajnie wygląda z tymi leginsami. Jest mega dużo ruchu tutaj, więc nie musicie się o nic martwić. Macie całkiem szerokie rękawki. Dekolcik to nie jest serek, tylko to jest taki, wiecie, mały dekolt tutaj, ale nic Was w żadnym wypadku nie ogranicza, nazwijmy to tak. Do tego materiał jest bardzo mięciutki, więc naprawdę aż miło się po prostu w niej chodzi i wygląda, myślę, że całkiem spoko. Zobaczcie. Tak wygląda z boczku, oczywiście moja oponka wychodzi, ale no cóż. I tutaj mamy, jak ona wygląda. Bardzo ładny jest ten Dreamcatcher. Naprawdę muszę przyznać, że bardzo mi się spodobał. I podoba mi się to, że to jest na czarnym tle, bo wtedy to po prostu całkiem fajnie wygląda. Tak bardzo ładnie, bardzo się odznacza, tak, w tym momencie. Ale mam jeszcze jedną całą czarną bluzeczkę, która już jest bardziej elegancka. Bo przecież nie mogłoby być tak, żebym nie miała czegoś ciemnego. To jest zwykła, prosta bluzeczka, która ma to, co najbardziej lubię, czyli dłuższy tył. Ja mam ją oczywiście ubraną do leginsów, ale to jest teraz bardziej takie eleganckie, więc ewentualnie jeansy tutaj wchodzą w grę. Natomiast jeżeli chodzi o bluzeczkę, mamy dekoldzik, wcale nie jest duży. Ja uwielbiam takie dekoldy, bo one po prostu bardzo ładnie wyglądają. Mamy tutaj oczywiście rękawki. Te rękawki są całkiem spore, więc myślę, że osoby z większymi tutaj, wiecie, bicepsami się spokojnie zmieszczą. Co mi się podoba tak właśnie najbardziej? To, że ona jest po prostu prościutka. Zaczyna się tutaj od tak właściwie mojego brzucha, natomiast na tyle kończy się jako taka dłuższa bluzeczka. Bardzo ładna, bardzo mało się gniecie. I co jest ważne, tutaj jeszcze z tyłu ma taką zakładkę, widzicie? Taką zakładkę, żeby ona się po prostu fajnie układała. Powiem Wam tak, takie ciuchy też trzeba mieć. Niestety, oprócz tego, że można mieć kolorowe, to trzeba mieć też takie ciuchy. Ja w takich czuję się bardzo dobrze, bo założę do tego jakiś fajny kolorowy sweterek, czy właśnie tą bomberkę taką w kolorowe kwiaty.
założę do tego jakieś kolorowe na przykład spodnie, bo jednak nie uznaję, jeżeli ktoś ma kolorową, bardzo powiedzmy naciapaną bluzkę i do tego naciapane spodnie. To jest kompletny brak gustu według mnie. Przepraszam, ale tak jest. I uważam, że jeżeli już ubieramy sobie spodnie jakieś takie bardzo kolorowe, w kwiaty tym podobne, to musimy mieć taką delikatną bluzkę, która po prostu to, wiecie, zrównoważy. Ale mamy jeszcze jedną rzecz. Mamy tunikę. Tunikę, która w tamtym roku bardzo dobrze się sprzedawała w Tono. I ja przyznam szczerze, wzięłam ją dlatego, że byłam jej mega, mega, mega ciekawa. I dzisiaj mam okazję wypróbować, więc przebieram się w tą tunikę i zaraz dam wam znać, co nie sądzę. Dobra, tunika już na mnie. To jest tunika, którą pewnie widziałyście, jeżeli przeglądacie stronę Tono. To jest tunika taka bardzo... Ona jest ciemnofioletowa, to jest taka typowa śliwka, ale jest z takiego materiału bardzo miękkiego. Taka prawie, że welurowa bym powiedziała. Ma rękawy 3/4, które bardzo dobrze się u mnie akurat kończą w tym miejscu, gdzie powinny, czyli nie muszę ich jakoś mega dużo podwijać. Tutaj musicie uważać, bo tutaj nie ma aż tyle miejsca, żeby ktoś, kto ma bardzo duże ramiona, się po prostu zmieścił, więc myślę, że na to trzeba zwrócić uwagę. I to jest tak, jeżeli chodzi o tą tunikę, ja bym ją założyła do rajstop, do jakichś takich bardzo delikatnych leggingsów. Natomiast ja nie mam nic, od razu wam powiem. Ona mi w tym momencie sięga prawie tutaj do kolan, ale po bokach mam tutaj takie rozpierdaczki. Więc jednak chodzenie bez niczego byłoby dość ryzykowne. Mamy tutaj oczywiście kieszonki, więc myślę, że jak założycie do tego jakieś fajne, oczywiście nie teraz, możecie to zrobić na jesień, możecie to zrobić na jakiś zimniejszy dzień. Jeżeli założycie do tego na przykład rajstopy, to będzie o wiele lepiej wyglądało. Ja przyznam wam szczerze, jestem z niej zadowolona. Ja lubię takie luźne, koszulowe rzeczy, bo po prostu dobrze się w nich czuję. Najzwyczajniej one są takimi, wiecie, good to go, że po prostu zakładacie i możecie śmigać. Do tego ma całkiem potężny dekolt, więc pamiętajcie o tym, żeby założyć taki ładny biustonosz. Gdyby coś wam się tutaj uchyliło na przykład, to trzeba o tym pamiętać, więc błagam was. Tyle, ja jestem osobiście na tak i już wiem, dlaczego to jest taki bestseller, bo naprawdę fajnie wygląda. Bez jakiegoś wielkiego, wiecie, włożonej w to pracy, bo myślę, że spokojnie do tego jakieś rajstopki i możecie śmigać i naprawdę będziecie fajnie w tym wyglądać. To nie jest raczej rzecz na teraz, bo jest po prostu na nią za gorąco. Moment, moment, moment. Poczekajcie sekundę. Przenosimy się do momentu, kiedy edytuję ten filmik i tak sobie pomyślałam, mówię, kurczę, nie pokazałam wam jednej z najważniejszych rzeczy. Kurtki. I tak pomyślałam, nie, muszę to po prostu tutaj umieścić, więc dogrywam tą akurat część. Chcę wam pokazać kurteczkę, którą mam od Tono. Tono ma takie kurteczki przeciwdeszczowe. To jest typowo sportowa kurtka, ona jest bardzo szeroka. Tam musicie uważać z rozmiarami, bo mniejszy rozmiar był na mnie jak najbardziej dobry, natomiast ja się nie za dobrze w nim czułam, bo trochę mi krępował ruchy, natomiast ten większy jest po prostu cudny. Kurtka jest typową przeciwdeszczówką, więc jest bardzo cieniutka. Ma tutaj takie napisy. Ostatnio dużo rzeczy ma takie właśnie lamówki z takimi napisami i wygląda to po prostu super. Ja jestem zakochana w tej kurtce, bo ona jest po prostu bardzo leciutka. Mamy tutaj oczywiście kapturek, mamy dwie kieszonki. Do tego z tyłu wygląda bardzo fajnie. I co wam powiem tak właściwie, co mnie najbardziej urzekło, to że ona ma po prostu bardzo długie rękawy. Ja mam długie ręce, bo jestem niestety, ale wysoka, więc pod tym względem, zobaczcie, one mi sięgają dosłownie do końca, są bardzo ładnie odszyte, wszystko wygląda po prostu na tip-top. A co mi się najbardziej w niej podoba? Najbardziej podoba mi się w niej to, że ona jest bardzo kompaktowa. Ona jest bardzo taka, wiecie, mała, czyli możemy zrobić tak, na przykład, i ją zwinąć w bardzo malutki rulonik i włożyć na przykład do swojego plecaka bądź do jakiejś tam swojej torebki, w zależności. Ta kurtka będzie bombastyczna po prostu na jakieś wyjazdy. Ja już nie mogę się doczekać, kiedy zacznę jej użyć, chociaż wolałam, żeby na moich wyjazdach nie padało, ale niestety. Macie ją w kolorze czarnym, czerwonym i chyba fioletowym i zielonym, o ile się nie mylę. Zerknijcie, bo naprawdę warto. To są bardzo fajne kurteczki przeciwdeszczowe. Co jest ważne, są bardzo lekkie. Więc jeżeli macie po prostu, nie wiem, jest gorąco, ale pada, zakładacie to i po prostu możecie iść. I tutaj nie ma żadnego problemu. Ja jestem bardzo z nich zadowolona i mega się cieszę, że ją mam. Bo od ostatniego czasu to jest chyba jedyna kurtka, którą noszę. Bo jest ciepło, więc...
po cóż mam nosić jakieś grubsze kurtki przeciwdeszczowe, czy jakieś parki, tym podobne rzeczy, jak mogę założyć to i po prostu mogę śmignąć, czy z psem, czy na przykład do pracy, więc polecam, bo to bardzo fajny produkt i myślę, że większość z Was będzie z niego zadowolona. Także tak, wracam do końcówki filmu. Wszystkie linki do wszystkich produktów znajdziecie oczywiście na dole. Tam też znajdziecie kod rabatowy, jeżeli takowy jest, cały czas aktualny, ale będzie na pewno. Także zerknijcie sobie proszę na dół, klikajcie. Jeżeli filmy Wam takie się podobają, właśnie z Tono, z jakimiś innymi markami, to dajcie im kciuka w górę i pamiętajcie o tym, żeby zostawić jakiś komentarz. Dajcie znać, które ciuchy, bo jestem tego mega ciekawa, czy pójdziecie jednak w kolorowe ciuchy, czy pójdziecie jednak w takie bardziej sportowe albo na przykład czarne ubrania. Dajcie znać, które z tego zamówienia najbardziej Wam się podobały, bo jestem mega ciekawa. Także czekam na Wasze komentarze, dziękuję Wam ślicznie, dziękuję Tono za współpracę i mam nadzieję, że zobaczymy się oczywiście w kolejnym filmie. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa!